Coroczna konferencja to jest spotkanie naszych użytkowników, to znaczy tych, którzy są użytkownikami licencji na programowanie kiedyś Fluent, obecnie ASYS, czyli jest to okazja do wymiany doświadczeń, wrażeń, dowiedzenia się wielu informacji na temat nowości oraz gośćmi naszymi są ci, którzy są zainteresowani, aby być użytkownikiem oprogramowania i są ciekawi, kto już korzysta, jakie to mu przynosi korzyści. To jest ważny element, kiedy użytkownicy oprogramowania mogą się spotkać, wymienić przede wszystkim doświadczeniami, posłuchać, co inni robią, co osiągnęli, zdobyć informacje na temat doświadczeń innych osób. To jest ten główny element, kiedy widzimy, że nasi użytkownicy czerpią z tego przyjemność. Ja w zasadzie byłem prawie że świadkiem narodzin Fluenta, bo byłem w tym czasie na konferencji w Sheffield, a głównie byłem tam za sprawą profesora Romana Webera, który uczestniczył w rozwoju tego Fluenta. Ja poznałem Leszka w ten sposób, że dowiedziałem się z kolei od wspomnianego tutaj Romka Webera, że Fluent już ma swoją, można powiedzieć, filię czy siostrzaną organizację w Polsce i polecił mi właśnie firmę Leszka Rudniaka, no więc czym prędzej się z nim skontaktowałem i moje doświadczenia z kontaktów z firmą Syncom są tylko dobre, a nawet bardzo dobre. I probably met the guys from Syncom, it means Leszek and Anna for me. It was like 2004-5 or something. And we met probably at some Fluent user meeting or something. So I think that our companies are very close to each other. So we are supporting ourselves and Syncom supports us and we support them. And yeah, it's very long history and I'm continue to looking forward to have even longer history with them. Pierwszy raz zapoznałem się z całą metodologią w czasie spotkania, które mieliśmy z Leszkiem Rudniakiem, założycielem Syncomu, właśnie na początku działalności. I razem postanowiliśmy jeździć po Polsce. I jeździliśmy tak dobrych parę lat. Gdy teraz patrzę, jak ten biznes wygląda, to jest to zupełnie inny świat. To jest tak naturalne, że młodzi studenci, młodzi inżynierowie, którzy pracują na projektach, pierwszą rzecz, którą robią, to pytają, a gdzie jest program, którego będę używał. W tym roku jesteśmy w formule hybrydowej, a więc wracamy do stacjonarnych spotkań, ale jednocześnie zwiększamy zasięg poprzez formułę zdalną. Tu na miejscu mamy około 120 reprezentantów przemysłu oraz środowiska akademickiego. W formule zdalnej mamy około 300 uczestników. Mieliśmy dzisiaj okazję uczestniczyć w sesjach związanych z przepływami, analizami mechanicznymi, analizami elektromagnetycznymi oraz analizami systemowymi, optycznymi oraz inżynierią kosmiczną. Dlaczego tego typu wydarzenia jak dzisiejsza konferencja z Syncom są istotne? Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o kontakty. To jest szansa do tego, żeby spotkać się z ludźmi, pasjonatami, którzy mają rzeczywiście podobne pomysły, wizje jak my sami. Wydaje mi się, że to jest niesamowicie duża, ciekawa okazja do tego, żeby razem aż na kolejny pomysł. Kolejny pomysł do tego, żeby zrealizować coś, o czym myśleliśmy, ale sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego uważam, że rzeczywiście warto, naprawdę warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach dla ludzi. Dla ludzi, którzy tak na dobrą sprawę mogą stanowić część Twojego zespołu, który będzie realizował Twój kolejny, bardzo ambitny projekt.